Teraz, moi drodzy, z racji tego, że obaj jesteśmy w okresie masowym, co prawda ja powoli się z nim żegnam, a Karol dopiero się przywita. Mamy dla was taką propozycję, przedstawimy wam nasze oba treningi, żebyście mogli skorzystać z tego więcej zobaczyć i większą ilość ćwiczeń. Także myślę, że więcej to zaprezentuje na waszą wyobraźnię i na wasz udział w treningu. Więc zdecydowanie zapraszam. W moim przypadku dzisiaj to będzie mięśnie naramienne i mięśnie tricepsu. A u mnie gała, bo jest 3,55 w żyle, jak wychodzę na scenę. Nie no, ręce są do poprawy, brzuch tak samo, więc dzisiaj u mnie zrobimy bicepsik z brzuszkiem. No i cóż, zapraszam was wszystkich do oglądania serdecznie. Szybko, mocno i solidnie i rośnijcie, moi drodzy, zapraszamy. Obecnie to taka troszkę wyższa matematyka, liniowa progresja, tak żeby te ciężary były zwiększane dosyć systematycznie, co procentuje takim zeszkową formą, no i co daje tym poziom do mięśni, że powinny rosnąć i jak na razie, muszę powiedzieć, się to spełnia, więc trzymamy się planu, dobry plan, to działający plan, więc idziemy z tym dalej. A więc tak, ja swój trening zaczynam od mięśni. Dzisiaj robię biceps, triceps oraz brzuch. No to zaczynamy bez żadnego pierdolenia. Pamiętamy o tym, że cała ręka przyklejona do oparcia. Nie kombinujemy tak, że tylko na samej końcówce łokcia, tylko cała ręka oparta tak, żeby w pełni była ten biceps wyizolowany, a praca konkretniejsza na całej długości mięśnia. A korzystając z tego, że gadułem szuka wody, przestałem wam mój zestaw kolejny. Tym razem seria łączona, dwóch ćwiczeń. Wznosy boczne handlami, potem wyciskania. Pewna kontrola ciężaru w górę, w dół, dlatego ciężar nie jest oszałamiający, ale musicie uwierzyć, że działa. Teraz robimy sobie ćwiczenia na mięśnie trójgłowy, czyli na tricepsie. Nie przesadzajmy. Delikatna ta połowa. U mnie, moi drodzy, kolejny zestaw. Dalej jedziemy jeszcze do mięśnie naramienne. Czyli tym razem wjeżdża się na płaczu, ręce jednorącz, później wyciąg górny, face pull, czyli przyciąganie linek nad głowę. Zagryz loków mniej więcej rzędu 10, 12, 15, w coś w tym rodzaju. Muszę powiedzieć, że barki już są fajnie nabite, więc trzeba to wykorzystać. Po czyścinie będziemy mieli wyciskanie francuskie, tylko w oparciu o ławkę siedząc. A ja z racji, że już tutaj jestem, to już nie mogę sobie mówić tej przyjemności, żeby zabrać tego dzikusa i spróbować, jak to wszystko będzie. Tak, moi drodzy, rozpoczynamy trening mięśni tricepsu. Zaczynamy od prostowania przedramienia na wyciągu górnym z takim oto małym gadżecikiem, który teraz wykorzystuję na treningu. Fajna, mała rzecz, a cieszy, zmieniająca lekko uchwyt, a mocno odczucia. Naprawdę warta polecenia. Radę. Ten uchwycik to jest coś niesamowitego. No i tak, już ręce skończyłem, więc teraz zapytam sobie
od treningu mięśni brzuchowe, jak widzicie, zaczynam od wznosów. Z racji tego, że jak widzicie, u mnie naprawdę ten dół brzucha naprawdę kuleje. A zaczynam od ćwiczeń, które są, że pan dla mnie najcięższe, tak? Czyli jeśli chodzi o wznosy, to tak jak mówię, żadnych bujanek, plecy sparte, tyłek z chwilą unoszenia nóg. Wypuszczam powietrze, wtedy automatycznie wrzucam się z tyłu. O tak. A teraz coś z mocniejszego arsenału. I hunter. Tak, moi drodzy, zbliżamy się do końca, ale zanim to jeszcze czeka nas jedno ćwiczenie. Wyciąg górny, linki i jedziemy z lejcami. A tak się kończy, jak nam brakuje siły na dłużej handla. Musicie zrobić sobie prawo jazdy na taką jazdę. Ostatnim ćwiczeniem będziemy wykonywać brzuszki na ławce jednej. Jak wyciskamy głowę w dół, teraz kładziemy się na ławce, która przeznaczona jest do treningu właśnie mięśni brzucha. Tutaj oczywiście możemy sobie na dole regulować, ale tyle powinno mi w zupełności wystarczyć. Wiadomo, tutaj akurat używam kettla, możemy sobie gdzieś równie dobrze i kółko, piątkę, dziesiątkę, dwudziestkę, dwudziestkę, piątkę, ja tam kompasuję, tak samo z tangierkiem. Możemy sobie wziąć 2 kg, 4, a możemy sobie wziąć 50, tak? Zależy, które ma pary i coś się zrobi. Dobra, koniec, bo się zapowietrzę i nie zrobię ćwiczeń. Dzisiaj swój trening zakończyłem zgodnie z planem treningowym, oczywiście, który napisał mi Wojtek. A teraz idziemy chwileczkę sobie siąść. Muszę złapać parę oddechów, żeby sobie wypocząć. I oczywiście wjeżdża posiłek potreningowy, jakim jest 150 gram glukowodany, 50 gram białeczka, oczywiście tłuszczu unikamy po treningu. Także jedę sobie chapać kaszkę manę z owocami i z odżywką białkową. A Was zapraszam do oglądania treningu. Może ktoś z Was zaczerpie, że tak powiem, coś dla siebie. I Was zapraszam do sprawdzenia sprzętu, który znajduje się tutaj, w Hell Gymie. I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończę swój dzisiejszy trening. Tak jak on wygląda, bez ściemy, wszystko po kolei. Mieliście okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że ktoś z Was przetestuje przynajmniej część, jeżeli ma ochotę całość, jak najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. Kto stestował, kto chwali, kto gani. Przyjmuję to na klatę. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie tutaj na miejsce, przetrenować tu na tym sprzęcie i w tej atmosferze. A jeżeli trenujecie u siebie, też dajcie znać, jak Wam się trening podobał i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam.